To sztuka słowa, czyli osobliwe użycie języka. Tak jak malarz posługuje się barwą, jak muzyk posługuje się dźwiękiem, poeta posługuje się słowem, używa słowa. Poezja to sztuka słowa. Jest to przede wszystkim wykorzystanie środków wersyfikacyjnych i dostępnych środków stylistycznych. Które znajdują się na wszystkich poziomach organizacji wypowiedzi. Poeta korzysta ze środków fonetycznych, leksykalnych, składniowych. Są to organizacje dźwiękowe, są to metafory, są to paralelizmy składniowe i wiele, wiele innych środków. Wykorzystuje je po to, aby poprzez formy językowe, Uzyskać znaczenia ważne dla wypowiedzi poetyckiej. W historii polskiej poezji istnieją jednak różnorodne odmiany poezji językowej językowej, czyli takiej, dla której podstawą jest eksperyment językowy. A więc są to te sytuacje, kiedy poeta nie wykorzystuje tradycyjnego standardu, ale szczególnie przygląda się językowi. I próbuje uczynić z niego nie tylko narzędzie przekazu, ale swoistego bohatera swoich wypowiedzi, i poszukuje w języku dodatkowych form ekspresji językowej. W historii poezji polskiej można wskazać kilka takich nurtów, kiedy poeci w sposób szczególny, Traktują język. Pierwszy nurt to poezja Bolesława Leśmiana, poezja metafizyczna i jego osławione neologizmy, które poeta traktuje jako takie quasi pojęcia filozoficzne, umożliwiające dotarcie do prawd filozoficznych, do prawd o świecie. Podobnie postępuje Julian Tuwim. W latach 20. XX wieku w swoich wierszach badacze opatrzyli tę tendencję terminem filozofia słowa, albowiem tu wim próbuje właśnie odnaleźć w słowie, w jego formie przede wszystkim inne możliwości znaczeniowe niż leksykalne, niż tradycyjne. I wreszcie na początku XX wieku poezja awangardowa. Tu należałoby może wy... odrębnić eksperymenty językowe futuryzmu polskiego, przede wszystkim poezję Brunona Jasińskiego, poezję formistyczną, tutaj przykładem byłyby wiersze Tytusa Czyżewskiego i wreszcie awangardę krakowską, gdzie prym wśród poetów wiedzie Julian Przyboś. Będziemy mówić. O poezji lingwistycznej, czyli tej poezji, która pojawia się w drugiej połowie XX wieku. Nie o poezji Mirona Białoszewskiego i Karpowicza, o tym już miałem przyjemność z Państwem rozmawiać, ale o lingwistach późniejszych, młodszych, a więc o twórczości Stanisława Barańczaka i Ryszarda Krynickiego. Dla nich właśnie, Tradycją w zakresie eksperymentu językowego jest poezja awangardy Krakowskiej i poezja lingwistyczna lingwistów starszych Białoszewskiego i Karpowicza. Jeśli chodzi o awangardę Krakowską, o poezję Juliana Przybosia i teorię poezji formułowaną przez Tadeusza Pajpera, Najważniejsze właśnie jest to przekonanie, iż poezja to sztuka słowa, czyli specyficznie ukształtowany język opozycyjny do prozy i do języka potocznego. To jak gdyby trzeci rodzaj skupienia języka oprócz właśnie języka potocznego i języka prozatorskiego. Poezja, jak mówi Tadeusz Piper, to rzemieślnik słowa, to twórca budujący w słowie, budujący w sposób świadomy ze słów wiersz, który jawi się wówczas jako świadoma konstrukcja poetycka. Naczelnym hasłem dla awangardystów było przekonanie, iż należy używać minimum słów, przekazując maksimum treści. Tak formułować frazy poetyckie, aby dawały one właśnie tego typu efekt. Jest to możliwe przez polisemię wyrazów, poprzez upust. Dawany wieloznaczności słowom, i tutaj są to właśnie wiersze przede wszystkim Juliana Przybosia, przynoszące efekty tego typu działaniom. Warto jeszcze przypomnieć teorię poematu rozkwitającego Tadeusza Pipera, a więc wypowiedzi, która z każdą następną frazą staje się wypowiedzią. Coraz bujniejszą, faktycznie rozkwitającą jak kwiat, wyzwoloną z form jednego słowa czy form bezokolicznikowych, wyzwolony wiersz staje się nagle poematem rozkwitającym w rozbudowanej składni poetyckiej i przynoszący w ten sposób coraz lepsze efekty, Poznania poetyckiego i zapis tego doświadczenia poznawczego. Drugą, drugim obszarem tradycji dla drugiego etapu poezji lingwistycznej, jak mówiłem, będzie twórczość Karpowicza i Białoszewskiego. Tutaj możemy sformułować definicję poezji lingwistycznej. Jako tej poezji, w której język jest i tworzywem, i bohaterem, staje się ważnym, pokazywanym czytelnikom układem odniesienia. W jego centrum stoi metafora językowa. Tak rozumiany język jest u Karpowicza i Białoszewskiego w stanie podejrzenia, podglądania przez poetów. Karpowicza interesuje przede wszystkim system językowy, polisemia na poziomie leksyki i frazeologii. Język, jak gdyby jeszcze sprzed komunikacji, lang dla Białoszewskiego jest to już żywa mowa. Język w komunikacji, codzienny, potoczny, mówiony, czyli parol. Tutaj kluczowym chwytem językowym w poezji Białoszewskiego stają się paronomazje. Mówiliśmy, że kluczowym pojęciem i chwytem językowym w poezji lingwistycznej staje się metafora językowa. Różni się ona od. Tradycyjnej metafory przedmiotowej, która jest operacją dokonywaną na przedmiotach, wskazuje nam podobieństwo rzeczy, przedmiotów standardowo jak gdyby niepodobnych. To jest metafora poszukująca elementu wspólnego dla tych niepodobnych, zdawałoby się, przedmiotów i nazywaniem jednego z tych przedmiotów poprzez cechy przedmiotu drugiego. W poezji Mickiewicza w jego sonetach znajdziemy takie sformułowanie Czatyrdach najwyższa góra jest tutaj porównana do pady szacha dostojnika państwowego i religijnego w społeczności islamskiej. Wysokość, rozumiana dosłownie i metaforycznie, jest tutaj tym elementem zbliżającym te przedmioty czatyrdach i padyszach. Czatyrdach zostaje nazwany cechami tego drugiego, padyszach gór. Metafora językowa jest trudniejsza w recepcji. Ponieważ jest operacją dokonywaną nie na obiektach, ale na znaczeniach słów i związkach frazeologicznych. Wskazuje podobieństwo, ale znaczeń. Liczy się zatem koncept językowy. Barańczak wyodrębnił dwa obszary przejawiania się metafory językowej. W obrębie słowa, Wyodrębnił etymologizację, czyli inaczej mówiąc, odświeżanie pamięci etymologicznej słów. I tutaj jako przykład można podać taką frazę z wiersza Białoszewskiego. Nie zemdleję z natchnienia, nie upadnę z łowienia straconego tchu. Natchnienie poprzez wyraz tchu, Zaczyna przypominać nam swoją etymologię, że to też jest dech, że to ten dech, ma u, to natchnienie ma u swoich podstaw właśnie ten element fizjologiczny, dech tchu. Natchnąć to nie tylko człowiek natchniony, to nie tylko ten, na którego spłynęła na przykład wena czwórcza, ale dosłownie. Człowiek, który niejako wykorzystuje, może w sposób charakterystyczny, w sposób natchniony, dech. I pseudoetymologizacja, czyli figura etymologiczna, niby podobieństwo etymologiczne, bo przede wszystkim chodzi o podobieństwo dźwiękowe o paronomazję, a nie o etymologiczne, rodziny etymologiczne. Przykład z Białoszewskiego. Ach i flet zaczarowany w kartofle. Flet, kartofle to metafora językowa. Flet zaczarowany w kartofle, ponieważ duża część dźwiękowa tego wyrazu mieści się w słowie kartofle. Fle. W kartoflach ta końcówka, prawda? Yy, yy, czyni wspólnotę znaczeniową kartofli i fletu, który jest w nie zaczarowany. I drugi przykład, warzywa, którym przybywa na wagach, warzywa i wagi, co robimy z wagą? ważymy a co warzymy? Warzywa. A więc warzyć, warzywa, które się waży na wagach i jednocześnie warzywa, które ważymy, gotujemy, mają jak gdyby tą niby wspólnotę etymologiczną, quasi wspólnotę w wyrazie ważyć, który znaczy różnorodnie, jeżeli przyjrzymy się pisowni tak, i uznamy, że istnieje słowo ważyć pisane przez RZ i ważyć przez RZ z kropką, ale dźwięk odsyła jednocześnie do dwóch obu tych wyrazów. Naraz. I drugi obszar metafory językowej, którą posługują się lingwiści starsi i będą posługiwać się Barańczak i Krynicki, to obszar frazeologizmu, wykorzystania związków frazeologicznych. Barańczak wskazuje, że może to być przestawienie kolejności elementów w związku. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. To frazeologizm. Metafora językowa polega na przestawieniu słowa obce i ludzkie. U Barańczaka pojawia się metafora oparta na tym związku. Nic, co obce, nie jest mi ludzkie. Eliminacja związku frazeologicznego. Potrzeba jest matką wynalazków, mówimy. U Białoszewskiego. Ten związek jest skrócony, wyrzucone są wynalazki. Powstaje metafora potrzeba jest matką. Następnym rodzajem metafory językowej jest ten, który powstaje poprzez dodanie elementu do istniejącego związku, a więc rozszerzenie związku frazeologicznego. Zachodzić w głowę, mówi Karpowicz. I dodaje do tego związku frazeologicznego słowo krzywo, budując metaforę, zachodzi krzywo w głowę. Jeszcze innym elementem będzie substytucja elementów związku, czyli wymiana elementu frazeologicznego na inny. To się nie mieści w głowie, mówimy bardzo często. To się nie mieści w globie, mówi metaforą Barańczak. I wreszcie sposób ostatni to kontaminacje, połączenie związków. To ta sytuacja, kiedy poeci łączą dwa frazeologizmy. Pęk kluczy to jeden frazeologizm, i klucz ptasi klucz ptaków to drugi fra frazeologizm. Barańczak przetwarza. Oba łącząc w jedną metaforę pęk kluczy ptasich. Stanisław Barańczak i Ryszard Krynicki debiutują w latach 1968-1970. To jest tak zwane pokolenie nowej fali. Obok poetów związanych z grupą teraz, chodzi tutaj o Adama Zagajewskiego i Juliana Kornhausera, pojawiają się właśnie lingwiści Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki, poeci, którzy stawiają język w stanie oskarżenia, uznając go za narzędzie, Manipulacji świadomością społeczną, manipulacji, które są dokonywane przez panujących, przez rządzących. A więc bohaterem jest nowomowa, język ideologii, język mediów i jest to język polityki i dialekt społeczny czasu PRL. A więc język rozumiany przez naszych poetów jako społeczne zagrożenie, preparowany specjalnie sposób opisu rzeczywistości, przedmiot manipulacji społeczną świadomością i zachowaniami. Inspiruje poetę i hasło język kłamie, gazety kłamią. Politycy kłamią. Poeta ma demaskować te kłamstwa i funkcje, jakie w ramach owych kłamstw pełni nowomowa. Język, który staje się, stał się przedmiotem manipulacji. Ryszard Krynicki, urodzony w 1943 roku, to i poeta i tłumacz literacki, aktualnie wydawca przede wszystkim poezji współczesnej. Debiutował tomem "Pęt pogoni, pęt ucieczki" w 1968 roku i Tomikiem Akt urodzenia w 1969 był związany z opozycją demokratyczną, która w tych latach się rodziła i działała. Autor kilkunastu tomów poezji, między innymi organizmu zbiorowego, tomu nasze życie rośnie, niepodlegli nicości, czy Kamień Sron, wydany w 2004 roku. Chciałbym tutaj zainteresować i dokonać. Siłą rzeczy pobieżnej analizy, zainteresować jednym wierszem Krynickiego, Nasz specjalny wysłannik, który wiersz, który już w tytule nawiązuje do używanej wówczas w latach 70., 80. w Perelu w mediach wypowiedzi początkowej, w telewizji, w prasie. Nasz specjalny wysłannik donosi. Nasz specjalny korespondent donosi. Jest to jeden z najczęściej kwestionowanych wierszy przez cenzurę. Wiersz, który ma właśnie charakter, jak gdyby komunikatu wygłaszanego przez speakera telewizyjnego, czy komunikatu wygłaszanego w radiu, zapisanego gdzieś w gazecie, w notce, w notce prasowej. Wiersz, który Próbuje pokazać sposób, poprzez odpowiedni sposób poznania, demasko, demaskowanie anomalii świata, możliwości tej demaskacji, świata, który, zwłaszcza ten świat, w którym żyją poeci, świat socjalistyczny, jest właśnie światem rzeczywistości pełnej anomalii. Wiersz fragment tylko bo wiersz jest zdecydowanie dłuższy brzmi tak z białego domu o czerwonych szybach z białej kopalni z jej czerwonych szybów nasz specjalny wysłannik donosi z białego domu o czerwonych szyldach w czarno-białych gazetach nasz specjalny wysłannik kelner Donosi potrawy i trawi do nosy echa, donośnym głosem i głosem do nosu, o armatach ukrytych w białych wierszach czerwonej sieci, sieci wszechświata, wszechświata wywiadów, nasz specjalny wysłannik w świecie dziennikarzy i wywiadów, urojonej choroby, urojonych wywiadów, w sieci słów wiążących. Zesłany na Syberię Nowego Świata, nasz specjalny wysłannik donosi, kto jednogłośnie wstrzymał się od głosu ze względu na zły stan zdrowia i opieki społecznej, od głosu sprzeciwu oraz kto jednogłośnie, czyli jednym głosem, pomylił donos echa. Z donosem pocisku, wielogłosową rewolucję z jednogłośną rezolucją, kaganiec oświaty z oświatą kagańca. Obejrzyjmy, Konstrukcję tego wiersza. Podpatrzmy z czego, z jakich chwytów językowych, charakterystycznych właśnie dla poezji językowej, dla poezji lingwistycznej, składa się wypowiedź tego, tego wiersza. W jaki sposób Krynicki demaskuje zafałszowanie świata, rzeczywistości oraz demaskuje język którym posługiwano się, aby właśnie taki opis, taką wersję rzeczywistości tworzyć. Pierwszym chwytem konstrukcyjnym są tutaj tak zwane pola polisemiczne, pola wieloznaczności, czy inaczej mówiąc, takie konstrukcje metaforyczne, które ujawniają wieloznaczność, Poszczególnych wyrazów i łączliwość danego słowa z innymi słowami, łączliwość, która buduje właśnie taką wieloznaczność. Czerwone szyby z pierwszego wersu, szyby, które tutaj już są i szybami kopalnianymi, i szybami białego, jak się potem okazuje, i czerwonego domu, czerwone szyby sąsiadują, z czerwonymi szyldami. Prawie zbieżność dźwiękowa, prawda? Bardzo wyrazista paronomazja jest tutaj również chwytem dodatkowym budowania tego pola polisemicznego. Drugi pole, które można byłoby przykładowo pokazać, słowo stan, które implikuje wyrażenie stan zdrowia, i jednocześnie stan opieki społecznej. Tutaj Krynicki używa owego hasła minimum słów, maksimum znaczeń, prawda? I gdzieś w wierszu pojawia się właśnie ten stan zdrowia i opieki społecznej. Następne pole, Biały, biały Dom, wiadomo o co chodzi, prawda? O jaki budynek. Ale jednocześnie pojawia się jak gdyby prowokowany przez słowo biały i następne słowo wiersze, białe wiersze, biały wiersz, prawda? A więc wiersz bezrymowy. I tak dalej, i tak dalej. Sieć czerwona wszechświata, słów wiążących, ale także niedaleko w sieci dziennikarzy. Głos sprzeciwu, Wstrzymał się od głosu jednym głosem, jednogłośnie. Wykorzystanie semantyki słowa głos. I wreszcie, donos, prawda który funkcjonuje tutaj na pod koniec naszego cytatu który jest donosem echa i donosem pocisku. Od głosu sprzeciwu oraz kto jednogłośnie, czyli jednym głosem, pomylił donos echa z donosem pocisku. Proszę zauważyć, że innym elementem konstrukcji tego wiersza są chiazmy, czyli przestawienia składniowe, donosi potrawy, i wkrótce pojawi się metafora, będąca jak gdyby odwrotną konstrukcją składniową tego, co przeczytałem. Donosi potrawy, i teraz trawi, a więc słowo związane z potrawami, ale przestawione na początek, i donosy jako drugie słowo związane z pierwszym słowem pierwszej metafory. Donosi do nosy. Donosi do nosy, potrawy trawi. Donosi potrawy, trawi do nosy. I znowu i tak dalej, prawda? Donośny głos i odwrota składniowa głos do nosu. Kaganiec oświaty i oświata kagańca. Wywiad urojonej choroby i urojony Wywiad. I wreszcie trzecia rzecz, na którą tutaj należałoby zwrócić uwagę, jako nachwyt charakterystyczny dla poezji Ryszarda Krynickiego, zwłaszcza tej wczesnej poezji, to układ rozkwitania przejęty właśnie od Tadeusza Pipera. Ten wiersz, nasz specjalny wysłannik, Staje się z frazy na frazę, z wersu na wers, coraz bardziej rozwiniętym i składniowo, i, i że tak powiem semantycznie poematem, budowanym właśnie na środkach pokazujących wieloznaczność używanych słów i używanych, używanych fraz. Staje się coraz głębszym, i coraz lepszym sposobem opisu tej zagmatwanej, manipulo, zmanipulowanej rzeczywistości i języka zmanipulowanego, którym opisuje się w masmediach najczęściej właśnie tę rzeczywistość. A więc poemat, który zaczyna imitować prawda, to wszystko, co Niedobre, znajdujące się w Nowomowie. Stanisław Barańczak to poeta urodzony w 1946 roku, zmarły w, tyś, w 2014 roku poeta, krytyk literacki, tłumacz, badacz literatury, jeden z najważniejszych twórców Nowej Fali. Podobnie jak Krynicki działacz opozycji, opozycji demokratycznej w PRL, pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast w latach 1977-80 niestety relegowany politycznie z uczelni. W 1981 roku objął katedrę języka i literatury polskiej. Na Uniwersytecie Harvarda w USA, i tam na emigracji pozostał już do końca życia. Ważne tomy poetyckie dla nas tutaj to właśnie te tomy debiutanckie, korekta twarzy, jednym tchem Dziennik poranny, a więc tomy publikowane w latach 1968-72, późniejsze tomy, także potomy z czasu, Stanu wojennego tryptyk z betonu zmęczenia i śniegu podróż zimowa czy ostatniej niemal tom, chirurgiczna precyzja z 1998 roku doktor honoris causa między innymi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pierwszy wiersz, który chciałbym tutaj Państwu zaprezentować jako przykład poezji lingwistycznej Stanisława Barańczaka, to wiersz zatytułowany Bo tylko ten świat bólu. Bo tylko ten świat bólu, tylko ta kula spłaszczona w lodowym imadle, wychłostana burzami, łamana kołami południków, trzeszcząca w granicach grubymi nićmi szytych. Tylko ta cienka skóra skorupy ziemskiej, popękana rzekami, Wydzielająca z siebie pod mórz słonych między ciosami lawy i ciosami słońca. Bo tylko ten świat bólu, tylko to ciało w imadle ziemi i powietrza wychłostane kulami, łamane w pół ciosem pięści, trzeszczące pod pałką w kostnych szwach czaszki, tylko ta cienka skorupa skóry ludzkiej, popękana krwawo, Tocząca z siebie słone morza potu, pomiędzy ciosem narodzin i śmierci. Bo tylko ten świat bólu, bo tylko ten świat jest bólem, po światem jest tylko ten ból. Wiersz o bardzo wyrazistym koncepcie literackim, koncepcie poetyckim, koncept jako zasadza, Konstrukcji, zasada konstrukcji tego wiersza staje się tutaj niesłychanie ważna. Koncept, który niesie w sobie rygor konstrukcji, a więc tutaj tradycja awangardowa i barokowa stają się tymi tradycjami kluczowymi. Koncept polegający między innymi na tym, że wiersz składa się właśnie z dwóch strof ośmiowersowych i zakończony zostaje dwuwersową puentą. Te dwie pierwsze strofy mają charakter tzw. antymetabolii, a więc budowany jest paralelizm obrazów dwu pierwszych strof. Kula, glob i ciało, głowa. Dokonuje się tutaj też bardzo wyrazista antropomorfizacja, prawda? Strofa pierwsza kula i glob, strofa druga to ciało i głowa. Jednoczy ból, konstrukcja pułęty jest taka, że tutaj właśnie, prawda, dokonuje się to. Niejako podsumowanie, że świat jest pełen bólu, człowiek, jego ciało jest pełne bólu, to co kosmiczne i to co somatyczne łączy się poprzez ból, staje się jak gdyby wspólnotą doznań, wspólnotą doświadczeń. Świat kosmiczny, świat somatyczny, ludzki jest. Światem bólu, świat jest bólem, światem jest ból. Inna ważna cecha tego wiersza identyczna leksyka obu strof, ale w przeciwstawnych ujęciach. W imadle lodowe ziemi i powietrza wychłostana burzami, kulami, to znowu co kosmiczne, prawda, i niejako co dosłowne, Bu w burze, które chłoszczą i kule, łamane albo kołami południków, kiedy chodzi o glob, albo ciosem pięści, kiedy chodzi o ciało, trzeszczące w granicach grubymi nićmi szytych południków, tak, tutaj ta bolesność globu zamyka się w obrazie zamknięcia globu w opisie południków i równorężników i zwrotników. Druga rzecz, kiedy pojawia się ciało trzeszczące pod pałką w kostnych szwach. I wreszcie cienka skóra, ale skorupy ziemskiej i... Z drugiej strony, skorupa skóry ludzkiej, popękana rzekami krwawo. Mamy tutaj też do czynienia z owym chiazmem wykrytym u Krynickiego, prawda? Obrazem odwróconym, przekładaniem znaczeń z jednego obszaru pojęć i, i obiektów do obszaru drugie, drugiego. Polisemię i chiazmy to zasada Konstrukcyjna tego wiersza, budująca koncept, pokazująca puente, iż kosmos i ciało jednoczy ból. W wiersz drugi to wiersz zatytułowany Pan tu nie stał. Pan tu nie stał. Zwracam panu uwagę, że nigdy nie stał pan za nami murem. Na stanowisku naszym też pan nie stał, już nie mówiąc, że na naszym czele nie stał pan nigdy. Pan tu nie stał, panie. Nas na to nie stać, żeby pan tu stał obiema nogami na naszej ziemi. Ona stoi przed panem otworem, a pan co? Stoi pan sobie na uboczu wspólnego grobu. Panie, tam jest koniec. Nie stój pan w miejscu. Nie stawiaj się pan. Stawaj pan w pąsach na szarym końcu. W końcu znajdzie się jakieś miejsce i dla pana. Tu już to, co najbardziej charakterystyczne dla wiersza, to wykorzystanie metafory językowej. Proszę zobaczyć, że jak echo za wierszem stoją następujące frazeologizmy. Stać za kimś, stać murem, stać na stanowisku, stać na czele, stać kogoś na coś, stać nogami na ziemi, coś stoi otworem, stać na uboczu, stać w miejscu, stawiać się, stawać w pąsach, stać na szarym końcu. To jest repertuar frazeologizmów którymi posługuje się barańczak w wierszu i które przetwarza na metafory językowe w różnorodny sposób niekiedy dokonując kontaminacji niekiedy dokonując rozszerzenia czy zawężenia związku frazeologicznego w ten sposób budowany jest Sens wiersza. Frazy poetyckie, metafory językowe zaczynają znaczyć frazeologizmem, z którego zostały zbudowane stać murem i jednocześnie nowym poetyckim znaczeniem Nigdy nie stał Pan za nami murem budowany jest w wierszu obraz kolejki i dialogów może polilogu kolejkowego rozmowy pomiędzy sobą gdzie bohaterem tych rozmów jest jedna jedyna osoba która prawdopodobnie jakoś próbuje wkręcić się do owej Kolejki, Ale owo stanie w kolejce, czy poza kolejką, obok kolejki, natychmiast wykorzystuje Barańczak polisemię tego słowa w związkach frazeologicznych otwieraną, bo zaczyna ono znaczyć inaczej, choćby w końcowych frazach. Stawaj pan w pąsach na szarym końcu, w końcu znajdzie się jakieś miejsce i dla pana. A więc właśnie tak jak tutaj po prawej stronie mamy w wykazie ten mechanizm ujawniony, prawda, za frazami poetyckimi ukryte są związki frazeologiczne ze słowem stać. Metafora staje się przekształceniem frazeologizmu. Stać za kimś to stać w kolejce za kimś, i jednocześnie oprócz tego desłownego znaczenia metaforyczne, popierać kogoś stać murem to stać na baczność, ale również to jest to wyrażenie pokazujące, że wszyscy kogoś popierają, stoją za nim murem. Stać na stanowisku to stać na stanowisku pracy, ale mieć określony pogląd i tak dalej i tak dalej. A więc podwójne przynajmniej znaczenia związków tutaj zostają wykorzystane, znaczenie dosłowne i znaczenie przenośne. Sytuacja liryczna to jak powiedziałem kolejka, ale trzeba byłoby natychmiast dodać, jest to pars prototo zachowań społecznych w określonych sytuacjach. Barańczak jak gdyby podpatruje kolejkę, aby pokazać jak wyglądały zachowania społeczne w tamtych czasach, w okresie prl -u. Ten wiersz jest metaforą zachowań etycznych, relacji międzyludzkich, międzyosobowych. A więc jest o sytuacji politycznej w PRL-u, gdzie przykładem jest no jeden z najważniejszych motywów życia tamtych czasów kolejka, prawda? Były czasy, kiedy te kolejki były po wszystko, bo niczego nie było w sklepie. Ale jednocześnie jest to wiersz nie tylko w sposób metaforyczny opisujący wydarzenia, zachowania, świadomość, mentalność ludzi tamtych czasów, swoistą deprawację ludzi. Dokonywaną przez rządzących. To myślę jest również wiersz uniwersalny o naszych relacjach ludzkich, w które wchodzimy w czasach, kiedy stoimy w kolejkach tylko i wyłącznie po bilety kolejowe, czy po bilety lotnicze, czy może po jakieś towary egzotyczne. To niebezpieczeństwo, z utracenia etyki zachowań jest zawsze ważne i, 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 i wiersz o tym nam będzie nieustannie przypominał. To proszę Państwa, wiersz Krynickiego i wiersze, wiersze Barańczaka. Na zakończenie jednak chciałbym powiedzieć, że to, co zostało wypracowane i przez Białoszewskiego. I przez Karpowicza, i przez Krynickiego, i Barańczaka, metafora językowa stała się wkrótce elementem ważnym, konstytutywnym niemal dla poezji współczesnej. Inaczej mówiąc, powstawały wiersze pisane przez poetów nie będących poetami lingwistycznymi, ale wiersze, w których Metafora lingwistyczna bardzo często organizowała konstrukcję, konstrukcję wypowiedzi, albo przynajmniej pojawiała się jako jeden ze wspólnych, innych łącznych elementów tej konstrukcji. Nawet w wierszach Wisławy Szymborskiej, właśnie tego typu metafora. Pojawia się choćby w wierszu urodziny, czy w wierszu przemówienie w biurze znalezionych rzeczy. Może warto zajrzeć do poezji naszej noblistki i zobaczyć, w jaki sposób problematykę metafory językowej rozwiązuje Wisława Szymborska. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.